Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Wayfinder, w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że no nie było nas kilka dni, ale mam gości i nie mam nawet czasu grać w Wayfindera, więc to jest pretekst, żeby móc sobie troszkę pograć w tle, więc gameplay, który macie wmontowany, jest związany z tym, że nie miałem czasu grać w ostatnich dniach i stwierdziłem, że muszę nagrać tak z Wayfinderem, muszę nagrać, żeby sobie pograć, więc poleciało kilka różnych dziwnych pytań do mnie na privie na temat Wayfindera albo pod innymi seriami, pod gęszczynami, nie pod gęszczynami na temat tej gry, co jest o tyle dziwne, że tekst był prędzej tu mi odpowiesz i poleciało pytanie, gdzie ja praktycznie na wszystkie komentarze w Wayfinderze, nie, faktycznie ostatnio nie odpowiadałem, ale większa szansa, że odpowiem wam na Wayfinderze niż w Genshinie, bo tam jest znacznie więcej komentarzy. Wracając do Wayfindera, poszło pytanie, czy nie będzie resetu, albo raczej to było tak sformułowane, że no oni poczekają na premierę, bo reset będzie. To znaczy nie namawiam do kupienia gry w tym momencie, wręcz na ostatnim odcinku chyba wspominałem, że moim zdaniem ta gra na chwilę obecną, ta wersja Early Access, którą mamy, nie jest jeszcze warta tej ceny, biorąc pod uwagę, że to jest gra, która docelowo będzie za darmo w dniu premiery, czyli jak będzie premiera za plus minus pół roku, ta gra przechodzi na tryb free to play, to znaczy ta gra będzie free to play, teraz przed premierą Early Access jest płatny, więc płacicie za wczesny dostęp, co oznacza, że gdyby ta gra miała być w przyszłości dalej płatna, to uważałbym, że jest warta swojej ceny, ale jako, że wiem, że ta gra będzie za darmo, to uważam, że nie jest warta ceny paczki podstawowej, ale to jest moja opinia w tym temacie, więc przechodząc do tego pytania, które poleciało na temat resetu progresu, nie będzie resetu progresu, ostatni reset progresu był przed startem Early Access, były bety, które zakończyły się zwipowaniem wszystkiego, wyczyszczeniem wszystkiego i to, co mamy teraz, to już jest to, co będzie ciągnięte, dopóki serwery tej gry będą stałe i dopóki się ten produkt nie zamknie, więc jeżeli teraz zaczniecie grać i teraz coś złapiecie i teraz coś odblokujecie, to zostaje na zawsze dla was. Co oznacza, że niektóre rzeczy, zaraz do tego przejdziemy, które zostaną przebudowane, mogą zostać przebudowane na lepsze lub na gorsze, to znaczy teoretycznie powinny być przebudowane na lepsze, co nie zawsze oznacza, że będzie to w przyszłości łatwiej dostać. Niektóre rzeczy teraz są łatwo dostępne, a w przyszłości mogą być trudniej dostępne, a niektóre rzeczy teraz mogą być bardzo upierdliwe i ten system może zostać wyprasowany i usprawniony. Na przykład monety naciągacza, albo jakieś tam inne kości czy inne surowce, bo praktycznie każda postać ma kilka różnych specjalnych surowców, które są ukryte w RNG za RNG, więc z mojej perspektywy był ból straszny egzystencjalny. Niektóre z tych rzeczy teraz bardzo możliwe, że są łatwiej dostępne niż będą za pół roku, kiedy gra będzie miała swoją premierę, to zresztą będzie ewoluowało i się zmieniało, więc to, co jest metą, to co jest najtrudniejszymi rzeczami też do złapania, to są rzeczy, które będą się zmieniały z biegiem czasu. Nie, progres nie będzie resetowany, progres pozostanie zachowany. To taka informacja dla wszystkich zainteresowanych. Oprócz tego, nawiązując do tego też bardzo mocno, mamy potwierdzenie, że szykują się zmiany w bossach. Z jednej strony, z tego co wiem, na serwerach testowych, gdzie są przygotowywane drobne zmiany, są zmieniani chyba wszyscy bossowie, którzy są na domenkach, którzy są na tych dungach, na których bijamy, co oznacza, że będą chyba bardziej rozbudowane i trudniejsze wersje bossów na wyższych sferach dostępne, bo nie widziałem, żeby coś tam było nerfione, albo coś było przygotowywane, żeby uprościć na wstępie, raczej to pozostaje tak jak jest, ale wersja albo hard mode, albo na wyższe sfery będzie troszkę bardziej przekozaczona, to jest jedno, ale to na czym się teraz głównie twórcy skupiają i co też potwierdzili w ostatnim wywiadzie, open world bossowie zostaną przebudowani, na chwilę obecną jest tak, że macie otwarty świat, macie bossa, na którego jak wjedziecie i go zmieciecie, no to jest cooldown i nikt inny na to załapać się nie może, a tam są wam potrzebne surowce do skrawcenia niezbędnych rzeczy, czy pchnięcia fabuły dalej, czy porobienia różnych fajnych motywów, których się bez tych bossów porobić nie da. Co oznacza, że open world bossowie zostaną przebudowani, bardzo możliwe, że będą jakieś mini domenki albo będą instancje na samym wejściu tam, nie wiem, do jaskini jakiegoś poczwara, to wtedy on się będzie spawnił dla was, czy jakoś tak, czy będzie się go dało odpalić przyciskiem, że wbijacie i hej, high five, startujemy bossa, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś skończy, to musicie czekać z globalnym cooldownem. Tak jak ostatnio, jak wbijałem na jednego bossa, to zobaczyłem, że inni gracze go kończą i dobiegłem i na swojej linii zrobiłem ostatnie ciachnięcie i przejechałem przez niego, zadając raz obrażenia i zgarniając dropy, które mi są potrzebne. A cała reszta, która biegła za mną, się do... nie załapała na to, nie załapała na to, bo nie mieli nic, która mogłaby dozapować do wroga, dojechać z obrażeniami. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną, że to stanowi problem i psuje to rozgrywkę wielu graczom i rozrywkę wielu graczom również psuje. Zmiany w bossach są może nie jakimś najwyższym priorytetem, ale wskoczyły bardzo wysoko na listę i jest potwierdzenie, że jeszcze w trakcie Early Access, nie mam tutaj potwierdzenia, czy w trakcie pierwszego sezonu, który teraz trwa, czy drugiego sezonu, który rozpocznie się za tam 2 miesiące, plus minus, w trakcie Early Access zmiana ma być. Nie wiem w której połowie, nie wiem w której części, nie wiem z którą aktualizacją. Zakładałbym, że jeszcze w trakcie pierwszego sezonu, chociaż tutaj nie było klepnięcia, że będą zmiany w bossach w pierwszym sezonie. Co do sezonów, mam informacje na temat Affinity Respec,
czyli zmieniania tego, jak porozdawaliśmy punkty na swoich postaciach, na swoich bohaterach. Wiadomo było, że to będzie, że to się zbliża i to od samego początku było zapowiedziane, było z informacją, że da się zmieniać buildy naszych postaci, da się przebudowywać ich i je. Całe to tałataństwo, z tym, że nie jest to wprowadzone od razu na starcie, to jest coś, co zostanie dodane z pierwszym albo z drugim sezonem. Nie mamy teraz potwierdzenia, w zależności jak nam Early Access będzie szło, tak szybko to zostanie dodane, ale bankowo to zostanie dodane, to, że nie możecie tego teraz zrobić, to tak samo jak z mountami. Macie teraz token na mounta, którego nie możecie użyć, ale mounty w grze będą. I mamy teraz potwierdzenie twórców, że nad respekiem Affinity są prace, które są celowane na początek drugiego sezonu, co oznacza, że za 2 miesiące z hakiem prawdopodobnie Affinity Respec wskoczy jako jedna z funkcji, która będzie można zrobić. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, jak to będzie działało, czy będziemy mogli kilka różnych buildów zrobić i je zamieniać, czy będziemy mogli to resetować od ręki poza walką, a może trzeba będzie specjalnych surowców, żeby móc wyczyścić i wpakować to jeszcze raz. Może będziemy stratni na jakichś surowcach przy rozwijaniu naszej postaci, a może nie. To się do gry zbliża, nie mamy potwierdzenia, jak to będzie wyglądało w tym momencie. Oprócz tego, jak już o takich rzeczach mówimy i o zmianach zbliżających się, to jest troszkę informacji na temat akcesorii, które zawieszamy na naszych postaciach, czyli na te wszystkie bonusy, tam nie wiem, rękawice, skrzynki, różne zawieszki, które mamy nie w wyglądzie, te, które nam dają statystyki, te rzeczy, na które zakładamy echa. Więc będą akcesoria najwyższego poziomu, te takie docelowe, że macie broń standardową i macie tą broń wypaśną, wersja sztylety ociekające drucizną, to jest to, z czym chcecie biegać, te elitarne bronie. I tutaj będzie podobnie z akcesoriami, będą różne akcesoria dropione na różnych poziomach i będą też ich wersje te docelowe, finalne, że jest ta rękawica, ale ta rękawica jest też w wersji tej takiej kompletnej, wizualnie i koncepcyjnie. Statystykami również. I one będą do wydropienia tylko z najwyższych sfer, jeżeli chodzi o poziom trudności i z trybu hard mode, przynajmniej tak jest na serwerach beta testowych, które gdzieś tam szaleją. Powinienem powiedzieć, uwaga, spekulacje i spoilery, ale to jest akurat potwierdzone przez twórców już. Czy tak faktycznie będzie? Tu zobaczymy, bo to też zostanie wrzucone do nas i w zależności od reakcji graczy, jak będą to brali na warsztat i będzie im się to podobało lub nie, to będzie modyfikowane przez twórców oczywiście, ale ta wersja docelowa sprzętu, po którą chcecie polować, jest planowana na najwyższy poziom sfery i na hard mode. Hard mode jest oczywiście trybem endgame'owym, że macie już zrobione postacie i tam polujecie tylko, żeby te postacie maksować, robić coraz wyższe awakeningi. A jeżeli chodzi o sfery, to nie wiem, która sfera jest teraz najwyższa. Czwarta? Wyżej? Nie wiem, nie widziałem wyżej niż czwartej, ale ja też nie mam czasu grać! Nie mam czasu grać! Wracając do tego, co tu się dzieje, to jest jedna z rzeczy, która zostanie dodana w przyszłości, bo tych wersji deluxe jeszcze nie ma. Przeskakując do rajdy. Są w drodze rajdy, to jest content, nad którym twórcy pracują i nie jestem pewny, czy on się pojawi z drugim sezonem. Wydaje mi się, że to jest coś, co się pojawi nie z pierwszą aktualizacją po premierze gry. Dlaczego? Jest to dość duża sprawa, więc twórcy chcą to wykorzystać, jeżeli dobrze rozumiem to, co się dzieje w Airship Syndicate. To jest ten content, który jest z ich perspektywy, kiedy gra wyjdzie, już będzie naprawiona i załóżmy będą pozytywne recenzje i będzie zainteresowanie graczy i przeorają się przez content i będzie już takie lekkie zmęczenie materiałem, że okej, przeszliśmy wszystko, zobaczyliśmy, co jest do zobaczenia i został tylko grind, została tylko farma, zostało tylko jechanie na tym kółeczku cały czas, co dalej? I wtedy mają wjechać całe na biało rajdy, czyli content dla większej ilości osób niż 3 naraz. Nie mamy potwierdzenia jeszcze, jak duże te drużyny będą. Dotarły do mnie informacje na temat drużyn 5-osobowych albo wielokrotności trójek. Wygląda na to, że obie te wersje są testowane. Content, który jest dużo trudniejszy, content, który wymaga organizacji i kooperacji, więc tutaj chyba nie będzie się dało latać z randomami i to chyba ma być połączone mniej lub bardziej z gildiami, aczkolwiek nie jest wymagane bycie w gildii, żeby odpalać te rajdy. Ale organizacja gildiowa jest jak zawsze na propsie, przy czym wbijając na takie coś, załóżmy lecąc w 5 osób, wiedząc jakich bossów macie pokonać, też kminicie jakie postacie zabrać, jak złożone gildy, jak przygotowane postacie i wtedy rozgrywacie to ze swoją ekipą na Discordzie, bo content jest skonstruowany tak, żeby być dużo trudniejszym niż normalny content, który mamy, więc bez organizacji, bez dobrego doboru postaci nie powinno się tego dać łatwo zrobić. Czy się da zrobić w ogóle, czy nie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale rajdy nie są planowane z myślą, że w ogóle będzie się to dało wysolować. Oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz, którą sobie przerzucę na inny dzień, bo tutaj się troszkę za bardzo rozgadałem. Więc pytanie w twoim kierunku jest takie, czy rajdy i świadomość, że będzie w tym tytule content dla większej ilości graczy niż solo da się zrobić, ciebie przeraża, czy z drugiej strony to jest coś, na co czekasz? Bo ja
nie jestem fanem kontentu takiego bardziej koopowego MMO, rajdy to nie jest moja brocha, ale bieganie w 3, 4, 5 osób jak najbardziej mi pasuje, bo to jest siedzenie ze znajomymi przy herbatce, kawce, gadanie o tym, co nam się dzisiaj zdarzyło. Jeżeli jest bardziej wymagający i fajny do wykminienia kontent przede mną, to jest coś, na co ja się pozytywnie nastawiam, więc jestem jak najbardziej na tak, ale to jestem ja. Widzę, że zdania są tutaj bardzo podzielone. To jest gra skrojona pod koopowego gracza. Widzę, że wielu solowych graczy się na nią pisze, nie wiedzieć czemu, bo to jest gra ewidentnie koopowa. Ale to taka informacja z mojej strony. Ciekawi mnie twoje zdanie w tym temacie. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Jesteście osą. Niezwykle mile mi jest was tutaj gościć, więc Lisi Magowie, wasza magia jest potężna. Jesteście osą. Lisi Arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna. Jesteście arcyosą. I Lisi Twitcher, nawet wasza magia jest Twitcher potężna. Jesteście Twitcherosą. To już jest mniej lub bardziej wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc zapraszam was na nadchodzące odcinki z Wayfindera, które się powinny pojawić na dniach. Trudno mi powiedzieć kiedy, bo gości mam do końca tygodnia, więc tak może w weekend się zaczniemy ogarniać bardziej, może nie, ale do weekendu trudno by było, gdyby jeszcze jakieś odcinki się pojawiły. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, krótkich kolejek logowania, do następnego i hej! Ojej, coś zmienili po ostatniej aktualizacji, która była. Trafiam na tilesety i trafiam na zagadki i zadania, których wcześniej w ogóle nie widziałem w tej grze, więc robię cały czas te same rzeczy, próbując farmić to, co mi jest potrzebne i trafiam na nowe rzeczy, których wcześniej przez minione tygodnie nie widziałem ani razu, więc coś się zmieniło.